Dobrze. Jeszcze raz? Właśnie się dowiedzieliśmy, że mieszkankom i mieszkańcom Słupska zostały przyznane okulary równości. To ważna dla nas nagroda, bo kiedyś pamiętamy, że była przyznawana przez Izabelę Jarugę-Nowacką, wieloletnią posłankę naszej ziemi. Dlatego z tym większą dumą przyjmujemy tę nagrodę i ubolewamy, że nie możemy dzisiejszego wieczoru być z wami. Jesteśmy właśnie po projekcji ważnego filmu, który nazywa się Dumni i Wściekli. I z tym przesłaniem też chcemy się pożegnać. Jesteśmy dumni, że ta nagroda przypadła nam, mieszkańcom tego wspaniałego miasta, i wściekli, że nie możemy dzisiaj być z wami. A teraz głos ma mieszkanka naszego miasta. Słupsk, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo.